Marek Belka, były premier, były szef NBP, obecnie eurodeputowany. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pamiętam, że podczas naszego ostatniego spotkania mówił pan o takiej granicy 10% inflacji, kiedy to już będzie taki próg, kiedy już w ogóle ciężko będzie nad czymkolwiek zapanować. Panie premierze, no i wszystko wygląda na to, że przez tych kilka tygodni, kiedy się nie widzieliśmy, wszystko zmierza ku tym 10% właśnie. Ja nie wiem, czy ja mówiłem o 10%. Ja byłem bardziej restrykcyjny. Kiedyś powiedziałem, że jak inflacja osiągnie 8%, to Polacy przekonają się do euro. No i właśnie dobijamy do 8%, a Polacy według sondaży zaczynają się do euro przekonywać. Myślę, że kontrolę nad tempem wzrostu cen myśmy już w dużym stopniu utracili. A czy to będzie, no 10% to jest taka, no to jest, po pierwsze to już jest inflacja dwucyfrowa i psychologicznie ma to duże znaczenie, oczywiście. Panie premierze, inflacja to jest jedno, ale słabnący złoty to jest jeszcze kolejna bardzo smutna historia w całej tej sytuacji, szczególnie, że wielu Polaków ma zaciągnięte kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Frank przebił wczoraj najwyższy swój poziom w historii, a Adam Glapiński twierdzi, że spadek kursu naszej waluty odpowiada przede wszystkim umocnienie dolara. Czy pan prezes Glapiński powinien pana zdaniem cofnąć się na studia, na studia ekonomiczne i przypomnieć sobie podstawy ekonomii, czy nie ma takiej potrzeby? Nie, nie, panie redaktor. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kurs waluty i inflację, to są rzeczy, które się ze sobą bardzo ściśle łączą i można powiedzieć, że równolegle się posuwają. Im złoty słabszy, tym inflacja wyższa. Walka z inflacją oznacza także walkę o umocnienie złotego. Więc to są rzeczy, które są wewnętrznie się łączą i wzajemnie się wspomagają. Natomiast rzeczywiście to, co się dzieje na rynku światowym, czyli jeżeli chodzi o kurs euro do dolara, to ma pewien wpływ na złotego. Kiedyś powiedziałem coś takiego, że jeżeli euro się wzmacnia w stosunku do dolara, to złoty też się wzmacnia, tylko jeszcze bardziej. Jak euro słabnie w stosunku do dolara, to złoty słabnie, tylko jeszcze bardziej. Dlatego, że my jesteśmy przywiązani do euro ze względów handlowych, gospodarczych, wszelkich, ale jesteśmy jako waluta mniejsza, bardziej podatni na fluktuacje. Natomiast oczywiście to, co w tej chwili mamy, co w tej chwili obserwujemy, to jest znacznie poważniejsza sprawa niż te fluktuacje niewielkie między euro i dolarem. Złoty słabnie zarówno w stosunku do dolara, jak i w stosunku do euro, jak i w stosunku do wszystkich walut. Ostatnio dowiedziałem się, że bardzo słabnie w stosunku do hrywny ukraińskiej. Mm-hmm. Wczoraj wiele mediów miało takie mrożące krew w żyłach tytuły "Złoty tonie", na co komentarze ekonomistów były krótkie: hola, hola, jeszcze nie tonie, bo będzie jeszcze gorzej. Pan zgadza się z tym, że będzie jeszcze gorzej? Czyli, że złoty, czy kurs waluty będzie jeszcze słabszy, tak. Prawdopodobnie tak. To nie ma już wiele wspólnego, albo nie tylko ma to związek z polityką pieniężną Narodowego Banku Polskiego, ale z sytuacją wokół Polski w ogóle, sytuacją polityczną. No jeżeli ta trzecia wojna światowa, którą niemalże ogłosił premier Morawiecki w związku z naszymi, że tak powiem, utarczkami z Unią Europejską, zaowocowała tymi prawda, hasłami o polexicie. Mhm. A nawet poseł Kowalski nawet określił datę referendum w tej sprawie. No to wiadomo, że kapitał boi się takiej sytuacji, bo Polska poza Unią Europejską byłaby mikrusem gospodarczym i w związku z tym wycofują się z rynku polskiego, wyprzedają nasze aktywa.
Podobnie zresztą czynią Polacy. To nie jest tylko tak, że zagraniczni inwestorzy, ale także polscy inwestorzy to samo czynią. Prawdopodobnie wycofują nasze swoje aktywa złotowe do walut obcych, czyli do euro i do dolara. Panie premierze, powiedział pan, że to nie jest tylko efekt polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. Pan uważa, że Narodowy Bank Polski obecnie w ogóle ma jakąkolwiek politykę pieniężną? No, przede wszystkim nacisnął na hamulec w postaci stóp procentowych. Dosyć gwałtownie podwyższył. I trochę spóźniona to była decyzja, prawda? Zdecydowanie opóźniona, no ale jednak pewne kroki zostały podjęte. Spodziewamy się następnych. To jest opóźnione. To nie będzie miało wpływu bardzo, znaczy na bieżąco. Natomiast oczywiście może wpłynąć na osłabienie tempa wzrostu cen w jakiejś perspektywie, powiedzmy sobie, rocznej, może nawet trochę dłuższej. Ale na bieżąco oczywiście uderzy w tych wszystkich, którzy wzięli kredyty złotowe tym razem. Mm-hmm. Bo przecież złotówkowiczów, że tak się wyrażę, w Polsce jest więcej niż frankowiczów. I jeżeli ktoś wziął kredyt hipoteczny, powiedzmy sobie 20, 25, 30 lat, to zmiana oprocentowania, no niby taka niewielka, prawda? Powiedzmy sobie z 1,25 na 2%, prawda? Mhm. No to odbija się na wysokości raty w sposób bardzo istotny. Mhm. Trudno mi w tej chwili. Oprócz rat kredytów, panie premierze, jaki wpływ słaby złoty ma na nasze codzienne życie? Pana, moje, naszych widzów? Co to oznacza tak naprawdę słaby złoty dla nas? Drożej płacimy za wszystko, co idzie z importu. A z importu idzie bardzo wiele. Zarówno nasze produkty konsumpcyjne, szczególnie towary trwałego użytku, no oczywiście benzyna, ropa na stacjach benzynowych, ale także dzisiaj procesy gospodarcze są tam tak powiązane ściśle ze światem, że wszystko w gruncie rzeczy, co produkujemy, to ma swój komponent importowy. To wszystko staje się droższe. No, żywność. Niby wszystko jest na polskich polach, prawda? Czy na polskich pastwiskach. Ale przecież już antybiotyki, już nawozy sztuczne opierają się na komponentach z importu, no chociażby na gazie. Mhm. Czyli właściwie to jest tylko dla eksporterów dobra informacja, słaby złoty. Tak wczoraj mówił premier Morawiecki. No tak, ale nie przesadzajmy z tym. Polski złoty jest już tak słaby, że eksporterzy spokojnie mogą dalej prowadzić ekspansję przy znacznie silniejszym złotym. Mhm. Także oczywiście, że to im nieco pomaga, ale ja myślę, że w pewnym momencie i oni się zaczynają niepokoić, bo słabnący złoty, bardzo słabnący, oznacza, że komponenty z importu drożeją. A poza tym, no cóż, jeżeli chcemy unowocześniać gospodarkę, to musimy importować technologię. No a to jest coraz droższe w związku z słabnącym złotym. Także ja nie widzę specjalnie żadnych korzyści z takiego osłabiania złotego, jakie dzisiaj obserwujemy. Panie premierze, a czy widzi pan jakiekolwiek korzyści, które może przynieść ze sobą tak zwany pakiet antyinflacyjny zapowiadany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości? My co prawda nie znamy jeszcze szczegółów tego pakietu. Szef rządu mówił, że on jest gotowy, ale na razie tak się zachowuje na zasadzie wiem, ale nie powiem. Powiem w grudniu. No tyle, na ile udało nam się dowiedzieć, to chodzi między innymi o obniżenie akcyzy na nośniki energii. Czy to w jakikolwiek realny sposób, taki pakiet antyinflacyjny może wpłynąć rzeczywiście na obecną sytuację gospodarczą, pana zdaniem? Czy to tylko jest no, próba mydlenia oczu i takiego pokazywania na siłę, że coś w tej sprawie robimy, tylko nie bardzo wiemy co? Obniżenie akcyzy na energię elektryczną oczywiście spowoduje w pierwszym etapie pewno jakieś zahamowanie czy zmniejszenie skali podwyżki cen prądu. Tylko że ponieważ sytuacja na rynku energetycznym jest taka, jaka jest, to prawdopodobnie korzyści z tego przejmą
w znacznej większości albo w całości producenci. Jest to więc dla producentów energii prawdopodobnie korzyść. Mhm. Natomiast obawiam się, że w tym pakiecie antyinflacyjnym, co jak to się teraz mówi, tarczy, obyśmy na tarczę nie wrócili. Otóż ta tarcza antyinflacyjna ma polegać między innymi na dosypywaniu pieniędzy ludziom dotkniętym przez inflację. A oczywiście, że to powoduje złagodzenie ich bólu na dzisiaj, na jutro, a następnie za tydzień ockną się z jeszcze wyższymi cenami w sklepie. No bo dosypywanie pieniędzy w czasach inflacji oznacza dolewanie oliwy do, znaczy do, oliwy do ognia. No, mhm. No to jest kontrproduktywne. Panie premierze, jakie w tej chwili rząd i bank centralny powinni podjąć działania, żeby jakoś tej sytuacji zaradzić, ale nie w perspektywie roku, tylko w zdecydowanie szybszej, dlatego że przez rok to wielu z nas no, po prostu może mieć gigantyczne problemy. Czy da się w ogóle jeszcze coś zrobić, czy już jest za późno? Jest za późno, żeby coś zrobić radykalnie na krótką metę. Mhm. To niestety jest żelazna logika działania gospodarczego. Jak się przegapi moment, kiedy trzeba było zareagować, to potem koszty są bardzo wielkie. Ale co by trzeba było zrobić, żeby no, jak najszybciej ta plaga inflacji była opanowywana? No, po pierwsze, jeżeli chodzi o bank centralny, powinien kontynuować cykl podwyżek stóp procentowych. Po drugie, trzeba wyraźnie powiedzieć, nie ustami premiera, tylko ustami prezesa Narodowego Banku Polskiego, że jesteśmy zaniepokojeni osłabieniem złotego i w związku z tym sugerujemy, to samo byłoby sugestią dla rynków kapitałowych, że bank centralny gotowy jest działać w kierunku umacniania złotego. Następnie na miejscu prezesa NBP powiedziałbym rządowi. Gospodarka bardzo dynamicznie odbiła od kryzysu pandemicznego. Nie ma dzisiaj powodów, żeby dalej zasilać gospodarkę dodatkowymi strumieniami pieniędzy. Nie macie co liczyć na to, że będę dalej, że tak powiem, zasilał rząd poprzez wykup obligacji państwowych, poprzez monetyzację długu publicznego, inaczej mówiąc. A rząd powinien powiedzieć, jaki jest stan finansów publicznych i powiedzieć społeczeństwu, niestety jesteśmy w tej chwili już u ściany, nie możemy dalej wydawać pieniędzy w sposób, bym powiedział, zbyt hojny. Trzeba w tej chwili przejść przez okres konsolidacji wydatków publicznych. Trzeba, mówiąc krótko, zapłacić za to, że pandemię w sensie gospodarczym udało nam się przejść no, z mniejszym bólem, niż by mogło to nastąpić. Nie ma nic za darmo, tego już się zdążyliśmy nauczyć. Panie premierze, a Krajowy Plan Odbudowy, bo wie pan, teraz kryzys w Polsce, na granicy polsko-białoruskiej, bardzo dużo takich tematów pojawiło się, które spowodowały, że gdzieś odłożyliśmy na bok pytanie o Krajowy Plan Odbudowy i o to, co się dzieje z pieniędzmi dla Polski w ramach tego planu. Czy w Brukseli, w Strasburgu coś mówi się na temat tego, jakie będą decyzje wobec Polski, bo tego czasu jest coraz mniej. Wiemy, że jeżeli te pieniądze nie zostaną Polsce wypłacone do końca grudnia, no to stracimy ponad 5 miliardów euro. Pieniądze w obecnej sytuacji absolutnie niebagatelne. Tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że wbrew temu, cośmy słyszeli jakiś czas temu, że Polska mogłaby sobie dać radę bez tych środków, dzisiaj to jest coraz mniej aktualne, bo napływ pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czyli mówiąc krótko, z tego Next Generation EU, z tego funduszu unijnego, by się nam w tej chwili wobec słabnącej złotówki, wobec słabnącego złotego bardzo przydał, bo byłby to napływ znaczących sum, czy to w postaci subsydiów, czyli dotacji, czy w postaci pożyczek. To nie miałoby większego znaczenia. No ale no, polski rząd wszystko robi, żeby tej zaliczki nie było, no bo co chwila mamy do czynienia z, można powiedzieć, z prowokacjami. Na przykład te
te kolejne wystąpienia ministra sprawiedliwości do Trybunału Julii Przyłębskiej, które w gruncie rzeczy dewastują dalej system prawny w Polsce i oddalają nas od realizacji warunków, które postawiła Komisja Europejska dla Polski w sprawie uwolnienia tych funduszy. A Nowy Ład, panie premierze, czy uważa pan, jak część ekspertów, że trzeba byłoby dla dobra obywateli zawiesić jego przepisy co najmniej na rok? Bo co prawda Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że lwia część Polaków na tym Nowym Ładzie zyska, ale kiedy już zagłębimy się w te przepisy, kiedy księgowi policzą te zmiany podatkowe, no to okazuje się, że ta najbardziej produktywna część polskiego społeczeństwa zapłaci więcej, co w obecnej sytuacji słabnącego złotego, wysokiej inflacji, no może tę produktywną część po prostu dobić. Czy uważa pan, że Nowy Ład powinien zostać zawieszony? Tak w idealnym świecie, no bo wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość się raczej na taki krok nie zdecyduje. No tak, po pierwsze w krótkim okresie Nowy Ład oznacza wypływ, dodatkowy wypływ pieniędzy dla osób o niskich dochodach, w tym dla emerytów. To oznacza oczywiście większy nacisk inflacyjny. To jest właśnie to dolewanie oliwy do ognia, znaczy gaszenie ognia, tak powiem, laniem benzyny. No, bez sensu z tego punktu widzenia. Natomiast jeśli chodzi o... Czyli Nowy Ład napędzi inflację, tak panie premierze? Dobrze zrozumiałam? Tak jest. Wzmoże. To już napędzić, to już została napędzona. Wzmoże i utrudni działania antyinflacyjne. Natomiast jeśli chodzi o dłuższą perspektywę, no to cóż, uderzenie w przedsiębiorców niewątpliwie osłabi jeszcze tendencje do inwestowania, które no, dzisiaj w ogóle stopa inwestycji w Polsce jest chyba najniższa w Unii Europejskiej, więc to jeszcze pogłębi te złe trendy i to, za to zapłacimy w dłuższym okresie, ale wie pani, o tym, że będziemy płacić za coś w dłuższym okresie, to od początku rządu PiS-u mówiliśmy, czy część ekonomistów przynajmniej mówiła. No ten dłuższy okres już przyszedł. Właśnie zaczynamy za to płacić. Na razie w postaci inflacji, a w drugiej kolejności w osłabieniu tempa wzrostu gospodarczego. Panie premierze, to jeszcze takie pytanie, które bardzo często się od naszych widzów pojawia, dlatego że ludzie w tej chwili się zastanawiają, ci, którzy nie znają się dobrze na kwestiach ekonomicznych, czy w ogóle w cokolwiek inwestować, czy brać kredyty, czy kupować mieszkania, czy kupować na raty samochody, czy w cokolwiek inwestować, czy to jest czas, kiedy po prostu trzeba gromadzić jak najwięcej, oszczędzać i absolutnie nie czynić żadnych nie do końca przemyślanych ruchów. Inflacja to jest akurat taki okres, kiedy ludzie skłonni są wydawać więcej, szybciej. No właśnie. Że ceny jeszcze wzrosną. I trudno ludziom mówić, żeby czekali na podwyżkę cen z wydatkami, prawda? Natomiast jeżeli nie mamy skłonności do wydawania pieniędzy i chcemy oszczędzić coś, no to cóż, po pierwsze szukamy takich lokat, które są względnie bezpieczne. Ludzie rzeczywiście kupują, i to w Polsce to jest pewna anomalia światowa, w 70% za gotówkę mieszkania i domy. No, branie kredytów dzisiaj jest bardzo trudne. Ja bym się decydował na, jeżeli już, to na kredyt może trochę droższy, ale o stałej stopie procentowej. Szukał banków, które oferują takie kredyty. Oczywiście oprocentowanie jest wtedy wyższe, ale mamy gwarancję, że w ciągu kilku lat, przynajmniej pięciu na przykład, oprocentowanie się nie zmieni. Więc możemy jakoś zaplanować te wydatki. Natomiast pytany o to samo kilkakrotnie, odpowiadam, że ja osobiście nabyłem pewną ilość tak zwanych antyinflacyjnych obligacji Skarbu Państwa, które to są albo czteroletnie, albo dziesięcioletnie, które zapewniają zwrot niewysoki, bo powiedzmy 1%, 0,75% plus
oficjalny wskaźnik inflacji. To jest najwyższa, no w efekcie najwyższa rentowność papierów wartościowych, jaka dzisiaj w Polsce występuje. No i co tu dużo mówić? No, ja jako poseł Europarlamentu dostaję wynagrodzenie w euro. Staram się, jak nie potrzebuję, to nie przewalutowywać tych sum na złoty. Panie premierze, to jeszcze pytanie covidowe. Czy gdyby był pan dzisiaj na miejscu obecnych liderów opozycji w Polsce, to przyjąłby pan zaproszenie od marszałek Sejmu Elżbiety Witek do wspólnych prac nad jakimś projektem ustawy dotyczącym tego, co zrobić z tą bardzo trudną sytuacją? Bo wczoraj marszałek Witek wyszła na konferencję prasową i stwierdziła, że na razie ze strony opozycji mamy takie tylko krytykanstwo. W związku z tym ona mówi, sprawdzam, usiądźmy razem do stołu i wymyślmy coś wspólnie. To jest próba rozmycia odpowiedzialności za fatalną sytuację epidemiczną, czy rzeczywiście jakiś taki gest ze strony Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do opozycji? Mówiąc krótko, czy pan uwierzyłby Elżbiecie Witek i jej dobrym intencjom, czy nie? Oczywiście, żebym nie uwierzył, to jest próba rozmycia odpowiedzialności za fatalną politykę, ale w sytuacji opozycji ja bym przyjął zaproszenie, bo ludzie nie zrozumieją tego, że w takiej sprawie nie chce się rozmawiać. Przyjąłbym zaproszenie, ale jeden warunek postawił. Zamiast jakiegoś projektu poselskiego ustawy, proszę. Podstawą do dyskusji musi być propozycja płynąca ze strony rządu. To rząd musi wystąpić z pewną propozycją, musi wziąć na siebie odpowiedzialność, a opozycja może pomóc w przegłosowaniu tej propozycji, jeżeli będzie rozsądna. No bo wiadomo, że PiS w tej sprawie większości nie ma. No właśnie, bo tutaj wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość już naprawdę zaczyna na tej swojej łódce koalicyjnej bardzo mocno się chybotać, nie tylko w kwestii COVID-u. Czy pana zdaniem to może oznaczać widmo przedterminowych wyborów, których temat wraca do nas jak bumerang, czy nie? Czy my się będziemy tak bujać, przepraszam za potoczne sformułowanie, od kryzysu do kryzysu? No dwie sprawy, jak mówi pani o tych działaniach dotyczących COVID-u, no to mógłbym zacytować klasyka i powiedzieć, że nóż w kieszeni mi się otwiera, no ale obawiam się, że ktoś będzie mi potem zarzucał, że rzucam się z kimś na kogoś z ostrym narzędziem. Więc nie mogę posługiwać się tutaj nawet cienkim żartem. No bo wiadomo, że w Polsce mało kto ma poczucie humoru. O wcześniejsze wybory pytałam. Nie sądzę, żeby w takiej sytuacji Jarosław Kaczyński zdecydował się na wcześniejsze wybory, bo dzisiaj wyraźnie widać, że takie wybory by przegrał. A po co? Znaczy, karpie nie głosują za przyspieszeniem Wigilii. Panie premierze, czy uważa pan, że rząd robi za mało, jeśli chodzi o obostrzenia covidowe? Pan jest europosłem, podróżuje sporo po naszym kontynencie, widzi pewnie sytuację w Austrii, widzi sytuację we Włoszech, w innych krajach, które no zdecydowanie wprowadzają obostrzenia, szczególnie dla ludzi niezaszczepionych. Czy pan uważa, że takie obostrzenia dla ludzi niezaszczepionych to byłaby sanitarna segregacja, czy raczej no, logiczna kontynuacja, czy raczej logiczny efekt ich wyboru i ich zachowania? No to byłaby obrona słusznych praw ludzi, którzy się szczepią. Jak idę do restauracji w Belgii albo we Francji, to muszę pokazać paszport covidowy. Bez paszportu covidowego nie wpuszczą mnie do Parlamentu Europejskiego. W ogóle mowy nie ma o żadnej segregacji sanitarnej. Czy pozwala się jeździć po drogach osiedlowych kierowcom 100 na godzinę? No chociaż to ogranicza ich wolność? No nie, no bo to powoduje straty dla innych. Powoduje nawet śmiertelne ofiary wśród mieszkańców osiedla. Ktoś się nie szczepi, no
to po prostu grozi tym, którzy się szczepią, którzy są zaszczepieni. I to pod każdym względem. Także może narażać ich zdrowie i życie. Także po prostu to jest dla mnie dosyć oczywiste. Trzeba ludzi w taki czy inny sposób no, skłaniać do szczepionek. Mhm. Nie jesteś szczepiony, nie idziesz do pracy, nie idziesz do restauracji, do kina, na stadion, może to ważniejsze. No i wybieraj. Siedzisz w domu i prawda, oglądasz telewizję. Panie premierze, już tak na sam koniec jeszcze chciałam pana poprosić o taką krótką analizę tego, co się zmieniło w polskiej polityce przez ostatnich 30 lat. W tym sensie, czy pana zdaniem polska klasa polityczna się rozwija, czy raczej zwija? Bo obchodzimy w tym tygodniu 30-lecie Superekspresu i często zastanawiamy się nad tym. Pan jest byłym premierem. Kiedy pan sobie patrzy na obecną klasę polityczną, to raczej łapie pan się za głowę, czy myśli sobie, no, że tak, no, że moi następcy spełniają oczekiwania? Ja myślę, że się elity polityczne psują na całym świecie. Dla nas oczywiście jest najważniejsze to, co jest w Polsce, ale spójrzmy na Stany Zjednoczone, prawda? Następują podziały. Dzisiaj argumenty merytoryczne mają coraz mniejsze znaczenie, tylko wzajemne okładanie się kijem. W Stanach Zjednoczonych to jest kij baseballowy, u nas to po prostu normalna motyka. No niestety znaczy nie wiem czy winę, ale w każdym razie jest to także konsekwencja form komunikacji społecznej. Dzisiaj internet, media społecznościowe doprowadziły do upadku autorytetów. Dzisiaj nikt... Znaczy, bardzo łatwo podważyć autorytet uczonego, badacza, kogokolwiek, bezkarnie. W takiej sytuacji polityka gnije. No. No, niezbyt optymistyczna konstatacja na koniec naszego spotkania, ale prawdziwa niestety, obawiam się. Marek Belka, były premier, były szef NBP, obecnie eurodeputowany. Bardzo dziękuję panie premierze za to spotkanie i dużo zdrowia, jak zwykle panu życzę. W obecnych czasach to najważniejsze. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.